Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego, te niechaj będą z wami teraz i zawsze. Moi drodzy, tekst biblijny wyznaczony przez Kościół na święto Trójcy Bożej, Świętej, zapisany jest u Ewangelisty Jana w 3 rozdziale i posłuchajcie teraz uważnie tego tekstu. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel, nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Odpowiadając, Jezus rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem: Jakże może się człowiek narodzić, gdy jest stary? Czy może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Odpowiedział Nikodem i rzekł do niego: Jakże to się stać może? Odpowiedział mu Jezus i rzekł: Jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, co wiemy, to mówimy i co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich? A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy. Panie i Boże nasz, w ten szczególny dzień świąteczny, w tę niedzielę, chcemy prosić Cię, byś teraz, kiedy pochylamy się nad Twoim świętym Słowem, zstąpił Duch Święty i otworzył nasze duchowe serca, oczy, uszy pod zasiew Twojego Słowa. Prosimy o to w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądźcie. Moi drodzy, zanim zajmiemy się Nikodemem, bo o Nikodemie dzisiaj mówi nasz tekst, chciałbym poruszyć taki temat, który chyba często albo za często towarzyszy nam w naszym życiu. Chodzi mi o wstyd i konwenanse. Czego się wstydzimy? Zazwyczaj wstydzimy się jakiegoś swojego niewłaściwego postępowania i oby tak było. Ale trzeba tutaj powiedzieć, że niestety w ostatnich czasach, jakkolwiek by to źle teraz nie zabrzmiało, ta granica wstydu zaczyna się przesuwać i to niestety troszeczkę w drugą stronę. Coraz bardziej jest przesuwana. Zauważamy, że jest wiele takich spraw, które dzieją się w naszym życiu, które kiedyś były uważane za wstyd, których kiedyś nie wypadało zrobić, pomyśleć, powiedzieć, a teraz stają się normalnością. I co ciekawe, bywa tak, że wstydzimy się też często za kogoś. Albo w czyimś imieniu się wstydzimy. Czasem wstydzimy się, gdy chodzi o nasze dzieci. Gdzieś tam coś nasze dziecko chlapnie. No i jesteśmy cali czerwoni ze wstydu. Albo nawet wstydzimy się wtedy, kiedy zupełnie nie mamy wpływu na daną sytuację. Wtedy uruchamiają się w nas jakieś takie dziwne pokłady właśnie tego wstydu i myślimy bardzo, bardzo mocno o tym, co powiedzą o nas ludzie, jak ci ludzie nas ocenią. Mamy też takie swoje wypracowane szufladki, kiedy stwierdzamy sobie w naszych umysłach, że ktoś powinien
tak czy inaczej wyglądać, powinien się tak czy inaczej zachowywać w danej sytuacji, reagować emocjonalnie w taki sposób, żeby nam pasowało, powinien ktoś coś robić albo nie robić tak, żeby nam pasowało, a z drugiej strony, no bo przecież nie wypada tak robić. I często ulegamy takiemu stereotypowemu myśleniu i ocenianiu drugiego człowieka. Taki przykład. Pamiętam, jak zostałem duchownym, jak wreszcie ubrałem koloratkę, jak wreszcie ubrałem togę i przyszedłem na nabożeństwo w parafii na Mazurach i tak zacnie i dumnie stanąłem w ołtarzu i nagle się okazało, że nie ma organisty. No i co ja mam teraz zrobić? No i jak to ogarnąć? I mówię, pierwsza myśl, no przecież gram na gitarze całkiem nieźle, wezmę gitarę i zacznę grać, poprowadzę te pieśni, no ale przecież jestem w todze. To wypada? Nie wypada. I tak się zastanawiam i zaczynam czerwony bulczeć, jak to się mówi, i mówić, że może no jakoś tak spróbujemy. A ktoś mówi, a przecież ksiądz tak dobrze gra na gitarze, może by ksiądz tą gitarę przyniósł i zrobimy nabożeństwo. Poprowadziłem wtedy to nabożeństwo z gitarą i pamiętam, że przez pół roku były nabożeństwa z gitarą, potem znaleźliśmy organistę i było. Nikt od tego nie umarł, nikt nie zachorował, nic się nie stało, dało się. Moi drodzy, takie ograniczenia mamy w naszych głowach. I zauważcie, że gdzieś to bardzo głęboko w nas siedzi. Zauważcie, jak uczymy dzieci. Na przykład dziecko mówi, spotyka się z jakąś drugą rodziną i mówi na przykład, o, ten wujek ma brudną koszulę. Nie możesz powiedzieć temu. No ale on ma tą brudną koszulę. Nie, nie wolno. Zauważcie, że od początku wchodzimy w taki po prostu świat, my to mówimy dobre wychowanie, konwenanse, ale w pewien sposób troszkę zakłamujemy rzeczywistość. I myślę, że to też jest widoczne wśród uczniów z zaburzeniami w szkole, kiedy to chyba są aspergerowcy, którzy nie umieją się, mówimy, że nie umieją się dostosować, bo nie mówią wprost. I często mówimy, że są niedostosowani społecznie, bo są w stanie powiedzieć na przykład komuś, że nie wiem, tej pani czy temu panu śmierdzi z buzi. O. No ale to przecież tak nie wypada i mówimy, że to jest, no. Moi drodzy, oczywiście nie chodzi o to, żeby przesadzać, ale chodzi o to, żeby nabierać pewnego dystansu do samego siebie i też mieć taki margines naszej oceny w stosunku do innych osób. Pamiętam, kochani, jak parę lat temu ktoś zadzwonił do mnie z onkologii i poprosił o spotkanie. To spotkanie odbyło się bardzo późnym wieczorem. Ładnie się ubrałem, koloratka, marynarka, buty wypastowane, spodnie na kantki. Stawiłem się na tej rozmowie. I witając się z osobą, która poprosiła mnie o tą rozmowę, zresztą była to osoba o wiele lat starsza ode mnie, podczas przywitania wymieniłem jej tytuł naukowy, bo takowy posiadała. I wtedy usłyszałem, proszę księdza, proszę sobie dać spokój z tymi konwenansami. Ja nazywam się tak i tak. Jeśli mogę również po imieniu, to będę wdzięczny. To nie ma żadnego znaczenia. Chciałem zadać jedno z ważniejszych pytań, jakie teraz mam przed sobą. Niech mi ksiądz powie, o co chodzi w tym zbawieniu, bo chodzę tyle lat do kościoła, ciągle tego nie rozumiem. I moi drodzy, w pewnym sensie mówię, jakie wspaniałe pytanie. Ja się obawiałem, o czym ja będę rozmawiał, jak zagaić, a tu od razu wprost. A z drugiej strony aż sobie usiadłem. Mówię, tyle lat człowiek chodzi do kościoła. Widzę go co tydzień. I on mi zadaje takie pytanie. Moi drodzy,
I teraz zobaczmy na ten nasz dzisiejszy tekst. Bohater, który występuje w tym kazalnym tekście, ma ten sam problem. A w zasadzie jeszcze większy, bo sam jest nauczycielem. Greckie słowo występujące w tym tekście, słowo archon, stanowi o tym, że był kimś, kto stał na czele danej grupy, a więc był pierwszym w tej grupie, był nauczycielem, postacią znaną, szanowaną, był pierwszym z faryzeuszy i do tego bardzo zainteresowany był nauczaniem Jezusa. Zresztą wiemy dobrze, że on się odnosi tam do znaków i cudów, które czynił, słyszymy to w tej rozmowie. I też jeżeli zobaczymy, przeanalizujemy to pytanie, jakie zadaje Nikodem Jezusowi, to należy stwierdzić, że rzeczywiście był przedstawicielem judaizmu i grupy faryzejskiej, a więc nurtu, który skupiał się przede wszystkim na ścisłym przestrzeganiu prawa zakonu, przepisów rytualnych, co miało finalnie doprowadzić do Królestwa Bożego. I moi drodzy, nie wiem, ile wiecie o Nikodemie i ze względu na ograniczenia czasowe nie chcę teraz przeprowadzać takiego biblijnego quizu, gdzie jeszcze Nikodem się pojawia, ale o Nikodemie w Ewangelii Jana możemy czytać jeszcze w dwóch miejscach. Dwa tygodnie temu, jeśli pamiętacie, dobrze, że nie ma tego sprawdzianu, było kazanie o tym, jak Pan Jezus podczas święta szałasów stanął i powiedział: ja jestem wodą życia. Tak? I wtedy został, tam taki był szmer, to się nie podobało uczonym w piśmie faryzeuszom, arcykapłanom. I był to, jak powiedziałem, wtedy też pamiętam, jeden z podstawowych punktów do tego, żeby później Jezusa oskarżyć za to, że używał tego tytułu ja jestem, który był zarezerwowany tylko i wyłącznie dla Boga. Ale moi drodzy, gdybyśmy czytali dalej ten fragment tam na tym, o tym święcie namiotów, to później możemy spotkać Nikodema. Wiecie kiedy? Kiedy zaczyna się tam szum po tych słowach Jezusa w czasie tego święta szałasów, Nikodem wychodzi i broni Jezusa. Ja wam przeczytam ten fragment. Rzekł do nich Nikodem, ten, który przyszedł przedtem do niego, a więc ta rozmowa tu jest wspomniana, o której dzisiaj mówimy, jeden z ich grona i powiedział: czyż zakon nasz sądzi człowieka, jeżeli go wpierw nie przesłucha i nie zbada, co czyni? Odpowiadając mu, rzekli: czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj pisma i dowiedz się, że prorok nie z Galilei się wywodzi. I rozeszli się każdy do swojego domu. To jest wzmianka Ewangelii Jana w 7 rozdziale o Nikodemie. I mamy jeszcze jeden moment. W 19 rozdziale, 39 wierszu Ewangelii Jana Nikodem pojawia się w momencie, kiedy Józef z Arymatei przychodzi zająć się ciałem ukrzyżowanego Jezusa. I znowu przeczytam wam fragment. A potem prosił Piłata Józef z Arymatei, który był potajemnie uczniem Jezusa, z bojaźni przed Żydami, aby mógł zdjąć ciało Jezusa i pozwolił na to Piłat. Poszedł więc i zdjął ciało jego. Przyszedł też, uwaga, Nikodem, ten, który poprzednio przybył w nocy do Jezusa, niosąc około 100 funtów mieszaniny i miry aloesu. Wzięli tedy ciało Jezusa, zawinęli je w prześcieradło z wonnościami, jak Żydzi mają zwyczaju chować umarłych. A więc widzimy tego Nikodema już w trzech odsłonach Ewangelii Jana. I widzimy, że mimo tego, że publicznie Nikodem nie okazywał zainteresowania Jezusem, później po omawianej przez nas rozmowie chyba dołączył do wyznawców Jezusa. Zauważmy, że przyszedł na tą rozmowę, która jest dzisiaj naszym tekstem kazalnym, pod osłoną nocy.
A więc prawdopodobnie włączyła mu się ta właśnie stereotypowa lampka. No co też ludzie o mnie powiedzą? Co powiedzą ci moi współtowarzysze, faryzeusze, że ja, szef tego ugrupowania, idę rozmawiać z taką osobą, idę rozmawiać z Jezusem, z tym dziwnym człowiekiem. Co oni będą mówić o mnie? Jak mnie ocenią? Dlatego dobrze, żeby nikt mnie nie widział. Pójdę pod osłoną nocy. I drugi powód, moi drodzy, ja myślę, że Nikodem też wiedział o tym, że jeżeli umówiłby się, że jeżeli by zaaranżował takie spotkanie z Jezusem w czasie dnia, to w zasadzie nie miałby szans na spokojną rozmowę. Wiemy dokładnie, jak wyglądało życie Jezusa, kiedy nauczał, gdziekolwiek się pojawiał, od razu stawiały się tłumy i ciężko było się do Niego dopchać. Ja myślę, że to był ten drugi powód. Moi drodzy, patrząc już na tą rozmowę Jezusa z Nikodemem, Nikodem niejako sonduje Jezusa, sprawdza, czy rzeczywiście jest Bogiem. Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel, nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. I nagle Jezus mu przerywa tę wypowiedź. Przypuszczam, że Nikodem przyszedł doskonale przygotowany. Może nawet przećwiczył sobie tę rozmowę. Zresztą jako faryzeusz był już wyćwiczony w takich właśnie zagrywkach, w takim badaniu, w podchwytliwych pytaniach. I to samo chce zastosować w rozmowie z Jezusem. A Jezus mu to przerywa. I pomimo tego, że właśnie Nikodem zaczyna, rabbuni, mistrzu, nauczycielu, to Jezus to pytanie przerywa i mówi jakby wprost. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. I tu widzimy, że Jezus nie zaczyna. Zacny, drogi faryzeuszu i tak dalej. Jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może osiągnąć Królestwa Bożego. I moi drodzy, Nikodem jest ogromnie skołowany. Zadaje kolejne pytania, Jezus cierpliwie mu tłumaczy, o co chodzi, że chodzi o ducha, że nie wystarczy chrzest Janowy na odpuszczenie grzechów, a więc tylko to, co zewnętrzne, ale że potrzebne jest jeszcze coś z góry, potrzeba nawrócenia, potrzeba wiary, nowego narodzenia, a Nikodem ciągle pyta dalej. I w końcu Jezus nie wytrzymuje i mówi, trochę stawia go w takiej niezręcznej sytuacji, mówi, no jesteś nauczycielem w Izraelu i tego nie wiesz. Kochani, Jezus wchodzi mu na ambicje, ale mówi o narodzeniu z góry, z ducha, a Nikodem ciągle nie może przebić się przez swoje ograniczenia prawem zakonu. I co więcej, gdybyśmy na oryginał tekstu popatrzyli, to on cały czas wypowiada się, używając słów związanych z anatomią człowieka, z takim właśnie ludzkim rodzeniem, ponownym rodzeniem tej samej osoby. I w tym tekście greckim występują słowa odnoszące się do ciąży, brzucha, macicy, matki. I jakby Nikodem nie potrafi wyjść z tego ludzkiego pojmowania tej rzeczywistości, pojmowania wiary, poza ramy tego zakonu, prawa, tego, co po prostu przynosi życie. I on nie rozumie Jezusa, nie potrafi tego przyjąć. A Jezus konsekwentnie stawia wyżej duchowość ponad prawo. Z ogromnym przekonaniem wykłada Nikodemowi sposób duchowego, a nie cielesnego dotarcia do osiągnięcia Królestwa Bożego. I moi drodzy, dla Nikodema, faryzeusza z krwi i kości, nauczyciela w Izraelu, przyjęcie takiej postawy nowonarodzonego wymagałoby wyzbycia się swojej pychy, może rozpoczęcia wszystkiego na nowo, a jeśli nowonarodzenia, to uznania swojej zależności od rodzica, uznania swojej zależności od Boga, zaufania, podporządkowania się
nowego początku, bycia trochę bezsilnym, bezradnym, zależnym jak dziecko od swoich rodziców. Ale właśnie w takim momencie, w takiej postawie, w takiej sytuacji rozpoczyna się głęboki proces wiary, nowego narodzenia się, zaufania. I kochani, ja nie wiem, co było po tej rozmowie, bo Ewangelia Jana bezpośrednio nie opisuje tego, jak ta rozmowa się skończyła. Ale właśnie potem spotykamy, tak jak wspomniałem, jeszcze dwa razy Nikodema, który, pamiętacie, broni Jezusa na święcie Sukot, na święcie Szałasów, a później zaraz po ukrzyżowaniu pomaga Józefowi z Arymatei przygotować pochówek Jezusa. I moi kochani, myślę, że mimo tego, że Nikodem, dostojnik żydowski, faryzeusz, nie stanął bezpośrednio, publicznie w szeregu uczniów Pana Jezusa, nie złożył jakiegoś spektakularnego świadectwa, to chyba możemy go uznać za człowieka, który stanął po stronie Jezusa Chrystusa, który poszedł za Jego nauczaniem, poszedł za Jego duchowością. Poszedł i uwierzył Chrystusowemu poselstwu o Królestwie Bożym. No i kochani, podstawowe pytanie. Co ta historia dzisiaj mówi nam? Jak ją spróbować zrozumieć? Przede wszystkim pomyślałem, że Pan Jezus mówi o tym, że stawia wyżej ducha, duchowość ponad wszelkie prawo, ponad wszelki rytuał, ponad wszelką obrzędowość. I tutaj trzeba powiedzieć zupełnie uczciwie, ja wiem, że już może to jest nudne, ale przez te ostatnie półtora roku tak huknęło, tak boleśnie roztrzaskała się obrzędowość, dwulicowość, hipokryzja, także w Kościele, kiedy być może zastanawialiśmy się, w jaki sposób się odwrócić przy ołtarzu, co ubrać, kiedy klęknąć, kiedy wstać. To wszystko się roztrzaskało. Jeszcze do teraz dudni. I powstało pytanie, a co z tą górą? Co z tym duchem? Czy rzeczywiście jesteś tym, który dąży do osiągnięcia Królestwa Bożego? Poza wszelkim konwenansem, przyzwyczajeniem, poza wszelkim wstydem. Przypominam sobie taką sytuację na jednym ze spotkań, kiedy jeszcze nie byłem księdzem. Zresztą niektórzy mówią, no jak jest ksiądz księdzem, to łatwiej. No nie powiedziałbym, czy to łatwiej, ale siedzieliśmy w takiej grupie i każdy mówił, skąd jest i co jest dla niego ważne. I byłem jedynym, który powiedział, że dla mnie ważny jest Bóg. I pamiętam, że wszyscy po prostu tak jakby, nie wiem, coś się stało. Zapadła taka cisza jak teraz. Co prawda nie syczały miechy w organach. Zapadła taka cisza i wszyscy patrzyli na mnie jak na jakiegoś przybysza. Skądś. Jak to? O Bogu? Nie, niekoniecznie. To jest prywatna sprawa. Znacie to uczucie? I dlatego ten tekst dzisiaj, te słowa Pana Jezusa też mówią o tym, żeby to wszystko zostawić. Że ta ocena drugiego człowieka, ona naprawdę ani nie pomoże, ani nie zaszkodzi. Nie jest w tym momencie istotna. Jesteś ważny Ty i Bóg. Twoja relacja z Bogiem. A co sobie kto pomyśli o Tobie, to jest jego sprawa. Walczymy o Królestwo Boże. Mamy inną perspektywę, wieczną perspektywę. I moi drodzy, kolejna rzecz to, że nie da się wszystkiego ogarnąć rozumem. Ten faryzeusz miał wszystko poukładane od lat. Wymuskane, każda literka czy jota zakonu opanowana, wszystko załatwione, poukładane, tak i tak ma być.
I dlatego Pan Jezus mu mówi o duchu. O duchu, który jest jak wiatr. Nie wiemy, skąd przychodzi, dokąd idzie. Nie do końca potrafimy zrozumieć jego działania. Dlatego, moi drodzy, nie wstydźmy się też pytać o sprawy duchowe. Nie wstydźmy się tym zajmować, bo to jest bardzo ważne dla naszego życia, teraz, tu, ale też dla tego, co czeka nas w przyszłości. Moi drodzy, to wymaga zawrócenia z drogi pychy, często nienawiści, stawiania siebie na pierwszym miejscu i zaufania jak dziecko w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, w doskonałość, wieczność, która jest niezbadana, ale przygotowana dla nas i otwarta za sprawą ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Jezusa. I niech Pan Bóg nam błogosławi w odpowiedziach na te bardzo ważne pytania. Amen. Moi drodzy, dzisiaj chcemy wspominać. I chcemy wspominać dwie osoby. Świętej pamięci Włodzimierza Roszkowskiego, urodzonego 26 grudnia 1958 roku w Dąbrowie Górniczej. Przeżył 53 lata i w 2011 roku, 27 maja, został odwołany do Bożej Wieczności. Wspomina go żona i córka i myślę, że też wielu z nas wspomina Włodka. Na świeżo jesteśmy po pogrzebie świętej pamięci Zygfryda Wolframa, urodzonego 25 stycznia 1941 roku w Gliwicach. Zmarł 26 kwietnia 2021 roku w Gliwicach, przeżył 80 lat. I chociaż to trudne, to Pan Jezus mówi: ja jestem zmartwychwstanie i żywot wieczny. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. I dzisiaj z tą nadzieją, że to życie nie kończy się tu i teraz, że jest coś przygotowane więcej niż tylko to, co tutaj mamy, chcemy wspominać te dwie osoby z rodzinami, z bliskimi, równocześnie myśląc o tym, jaką Bożą perspektywę Pan Bóg przygotował dla nas. Pomódlmy się, powstańmy. Panie Boże nasz, często jesteśmy zagubieni, wytrąceni z równowagi sytuacjami, które dzieją się w naszym życiu. Nie da się przygotować często na odejście bliskiej osoby, ale Panie, jesteśmy Tobie wdzięczni, że to życie nie kończy się tu i teraz. I chcemy dziękować za życie tych osób, które wnosiły wiele do swoich rodzin, które były częścią społeczności parafialnej. Chcemy dziękować za każdy smutek, radość, rozwiązany problem, towarzyszenie, bycie, szczęście, nieszczęście. Panie, dziękujemy Ci, że
oni są już tam po drugiej stronie u Ciebie i chcemy z taką nadzieją i z wdzięcznością w sercach spoglądać też w tę stronę i prosić o błogosławieństwo, byś nam tutaj, którzy jeszcze jesteśmy w rzeczywistości ziemi, otworzył bramy nieba, ale też otworzył nasze umysły na to, by tymi sprawami się zajmować. Tak jak codziennie kupujemy chleb, idziemy do pracy, tak byś, Panie, pobudzał nasze serca, nasze myśli do myślenia o wieczności, o Twoim Bożym Królestwie, bez względu na to, co powiedzą inni o nas, jak nas będą oceniać. Prosimy Cię, Panie, o Twoje błogosławieństwo w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serc i myśli waszych w Panu Jezusie Chrystusie ku żywotowi wiecznemu. Amen.